Dunia paszeku niesamowita prowadząca tańce, instruktorka. Proszę popatrzeć, widzicie, wszystko się rusza. To jest jedyna istota w tej Polsce i w tej środkowej części Europy, która zauważa uśmiech bioder i potrafi nawet z nimi rozmawiać. Tak to jest. Dunia Paszek. Szukamy, idziemy na imprezy, uczymy się tańczyć u Duni. Naprawdę ruch, zmysłowość, rozmowa ze swoim ciałem, otwartość, poznanie tych niesamowitych dźwięków muzycznych z Angolii, bo Dunia Paszek to jest Angola i Polska. Dzień dobry. Będziemy się spotykać ostatni raz w tym roku w ramach tych naszych rozmów z Afrykankami, z Afrykanami, którzy przyjechali, urodzili się tutaj, w każdym razie żyją w Polsce. Dzisiaj jest tak, muszę uważać, bo zaraz będzie blisko języka portugalskiego. Dunia Paszeku. Paszeku, bardzo dobrze, brawo. Świetnie. Dunia, powiedz, jak trafiasz do Polski? Matko, nie sądziłam, że ty zadasz mi to pytanie, bo zwykle dostaję to od Polaków i zawsze robię tutaj, żartuję i mówię, że przyjechałam na koniu. Tak? Na koniu? Bo ludzie pytają, jak przyjechałaś? Nie wiem, tramwają, to na koniu, no nieważne. Ale teraz, żeby było wiadomo, Angola to jest Afryka Południowa, tak, tak naprawdę. Afryka, tak. Jesteśmy w środkowej części Europy, na koniu. Białym? No chyba białym, no. Tak. W sumie brązowy też może być. Brązowy też może. Są takie. Tak, tak. Przyjechałam do Polski z rodziną. Mój ojciec jest dyplomatą, więc tak naprawdę to nie ja wybrałam Polskę, ani mój ojciec. Po prostu dostał tutaj misję dyplomatyczną. Przyjechaliśmy razem z rodziną, ja, siostra i bracia i w ten sposób znaleźliśmy się w Warszawie. No właśnie, tak oczywiście żartobliwie zadam to pytanie, bo ty tak jak ja mówię, dobrze mówisz, dobrze, ale ja mam swój akcent, ale ty nie masz, więc nie przyjechałaś chyba jednak wcześniej. Ja przyjechałam w 99. W młodym wieku. Tak, tak, miałam wtedy 13 lat, no, mogę to powiedzieć. Teraz wszystko jasne. Znaczy, ja pochodzę z tego kraju, gdzie kobiety zupełnie się nie wstydzą swojego wieku i nawet się tym jarają. No to tak. Prawda, bo szacunek... Tutaj akurat ja się zgadzam. Generalnie ja myślę, że nie tylko w Afryce, ale jednak tam wiek to jest szacunek, więc nawet wolimy dodawać, żeby dookoła wiedzieli, o, no, trzeba szanować. Tak. Powiedz mi tak, Dunię zaprosiłem dlatego, że Dunia zajmuje się sztuką, zajmuje się kulturą, a tutaj tak dokładnie muzyką i tańcem, bo u nas w zasadzie to one są nierozłączne. Tak. To jest, jak słyszymy dźwięki, to jest razem z krokiem. A powiedz mi tak, bo ja słyszę w Polsce od wielu lat, czy można mieć taniec we krwi według ciebie? Czy można mieć? Tak. Powiem szczerze, że ja przez dłuższy czas nie lubiłam tego stwierdzenia, bo tak za bardzo, tak dosłownie brałam. A to jest jednak taka fajna metafora, która odzwierciedla naszą rzeczywistość, naszą, w sensie my, Afrykanie, w sposób, w jaki nasza kultura w ogóle jest, jak nasi rodzice nas wychowują, motywują i kultywują taniec i muzykę. Jest dość duża różnica pomiędzy tym, jak taniec jest odebrany, spostrzegany w Angolii, a jak jest tutaj w Polsce. Tak. Tutaj jest, już jest mniej, ale kiedyś był bardzo demonizowany albo traktowany to tak jak, no, takie fikołki sobie tam robisz. A my tam jednak robimy naprawdę niezłe fikołki. Chodzimy do szkoły, uczymy się dobrze, ale jakby ten taniec jest jakby rzeczą taką naturalną, która
W moim przypadku przynajmniej ja pewnie tańczyłam już w brzuchu mamy. Więc to o tutaj, o to właśnie, o to chodzi właśnie, że ten taniec jest we krwi, dlatego że już jak ta mama jest w ciąży, ona sama tańczy, się rusza, kiedy chce. I wiesz, jak to jest, tak? Wiem, imprezy rodzinne. Wiem, jak to jest. Także no to... Znaczy, ja to nazywam darmową szkołą tańca, bo tak naprawdę chodzi o to, że dookoła mamy muzykę, jak są wesele, przykład, który wszyscy znają, na osiedlu, to nikt nie rozdaje zaproszeń. Jak słyszysz bębny, czuję się zaproszony. I też czasami mówię, że to jest tak naprawdę, nasze kultury są bardzo jakby takie społeczne, to znaczy wszystko się dzieje razem. Taniec jest jedynym momentem, kiedy możesz podkreślić swoją osobowość. Ja to tak zauważyłem. Tak. I to też konkurs, który nie jest konkursem. Każda osoba, która wchodzi, bo to jest koło, jak konkurs, tak bez nagrody, ale stara się jeszcze bardziej skomplikowane kroki zostawić, piękne wrażenia. I w związku z tym my po prostu mamy taką darmową szkołę. I dlatego tak się śmieję, jak ktoś mówi, że mamy taniec we krwi, tylko mamy darmową szkołę od małego. Tak, dokładnie, od najmłodszych lat. Tak. Ja się wypierałam, w sensie tam na początku nie robiłam tego stwierdzenia, dlatego że jak jestem tancerką, instruktorką tańca, zajmuję się tańcem profesjonalnie, czyli przekułam swoją kulturę w pasję i również w pracę, więc jak zaczęłam uczyć Polaków czy innych ludzi za granicę, po prostu zauważyłam, że oni mieli taką blokadę. Tak. Nie ma takiej swobody, że w ogóle najtrudniejsza rzecz dla tych osób jest najłatwiejszą rzeczą dla nas, w sensie najłatwiejszą, no taką naturalną, tak. Że po prostu jak chcemy tańczyć, to nie myślimy, czy mam tańczyć. Tak? A tutaj jest tak, że czy wypada, czy to jest odpowiednie miejsce, czy ktoś patrzy, a my to po prostu chcemy tańczyć od razu, tak? Nie wiem, jak do tej pory mam tak, że jak dostaję jakiś fajny prezent, cokolwiek, ktoś mnie zaskoczy, no to ja od razu zaczynam się ruszać. Jest ruch. Zresztą widzi się. Jest ruch, widzę. Słuchaj, czytałem troszeczkę o tobie, a ty gdzieś na swoim profilu jest coś takiego, że byłaś prezentem na weselu. Niespodzianką, przepraszam, na weselu. Jak to było? Tak. No, ponieważ zajmuję się profesjonalnym tańcem od... jako instruktorkę tańca uczę od 12 lat i głównie uczę kobiet i podsumowałam swoją działalność jako instruktorkę, która uczy kobiet, jak poruszać biodrami, tak. Tyłkiem i patrzeć na te biodra z miłością. I to jest właśnie ze względu na to, że bardzo dużo Polek, bardzo dużo kobiet w Polsce nie ma samoakceptacji, ma problem z samoakceptacją i po wielu latach, po wielu ankietach, rozmowach z moimi klientkami, okazuje się, że jednak ten mój taniec to nie jest tylko taniec, tylko to jest też taka edukacja, to jest rozwój osobisty, dokładnie, że ich otwiera, że one czują się bardziej tak, nie tylko bardziej kobieco i bardziej takie wyzwolone, ale akceptują siebie. Jak patrzą na siebie w lustro, to są w stanie się sobą jarać. No tak? Właśnie. Czyli to jest coś, co my na przykład, większość z nas kobiet z Afryki, to po prostu lubimy siebie, tak? Tak. Patrzymy w lustro, no i niezależnie od tego, czy XXL, czy XL, czy XS, po prostu jakby... Słynny X. Dokładnie, po prostu jest tak, że okej, lubimy, są rzeczy, które rzeczywiście w naszym ciele nie kochamy, nie chcemy, ale wtedy też nie ma takiego narzekania na mówienie za dużo o tym, tylko po prostu albo decydujemy się na tym pracować, albo zostaje tak, jak chcemy. Tak. Więc generalnie byłam jako tancerkę niespodzianką na weselu, dlatego że nie wszyscy lubią jednak, na przykład na panieńskim, nie wszystkie kobiety chcą zamówić jakiegoś tam mężczyznę, żeby było jakiś tam sexy show. Tak. Po prostu chcą się wyzwolić, chcą poczuć się bardziej kobieco, więc wpadają na pomysł, żeby zaprosić taką dunię, która po prostu ich... Tutaj rozruszy. Tak, rozruszy od razu. I poczują tą energię, bo ta energia jest im potrzebna, a no to jednak jest zimno. Tak, a nawet jak jest ciepło, to też ludzie nie mają jeszcze takiej swobody. Niektórzy już mają, ja to czuję od wielu osób, ale ciągle się rozglądają. Tak. Czy wypada? Tak. Czy wypada? Czy mogę się ruszyć? Akurat. Tak, nawet we własnym domu, więc jak zapraszają mnie, bo wtedy one
widzą we mnie autorytetę, tak? I po prostu jak wiedzą, że wpadnie taka dunia, która jest obcej kultury, nie stąd. Tak, to już. Tak, to, tak, one się czują, że okej, że mogą się otwierać, tak, mogą się otworzyć i jest okej. Ja czasem mówię, słuchaj, Dunia, że taniec jest w biodrach. Nie, ale ty mówisz, że biodra się uśmiechają. Jak to? Ty nie oglądałeś to. No słuchaj, no. Jak to jest z tym uśmiechem biodra? Wiesz co, generalnie ja twierdzę, że cała moc tak naprawdę głównie promuje oczywiście tą kobiecą energię, natomiast w biodrach jest bardzo dużo mocy, nawet u mężczyzn, więc generalnie to wideo, które widziałeś, tutaj pokazałam dokładnie, chciałam zobrazować, bo taką mam metodę też nauczania, że ja nie tylko liczę kroki, ruchy i tak dalej, prawa, lewa, tylko staram się również dzielić się z ludźmi tutaj, jak my, Afrykanie, uczymy się tańca, tak, tak. Z obserwacji. Czy pamiętasz, żeby ktokolwiek stał nie. obok cię, złapał cię za rękę i idź do szkoły, czy coś? I tak naprawdę na tym polega kultura ustna, na tym to polega po prostu. No tak, no. Tak. No, ale z tym uśmiechem. No. No z tym uśmiechem chodzi o to, że po prostu chciałam pokazać, jak w taki płynny sposób poruszać biodrami, żeby kołysać tymi biodrami, żeby to nie był taki ruch, taki prosty. Sztywny. Dokładnie, sztywny, tylko taki z uśmiechem. Widzę, że się spodobało to. Czyli tak, tak naprawdę pomagasz kobietom się otworzyć. Otworzyć, tak. Na, czyli tak na, podkreślenie na tej kobiecości. Tak. Dla mnie taniec to jest bardzo blisko zmysłowości. Tak, tak. Więc jak przychodzą do ciebie, to już po prostu czują, nie dlatego, że są wśród kobiet, tylko po prostu stwarzasz taką atmosferę, żeby wyłączyli troszeczkę to, co było do tej pory. Chyba to trochę tak. Tak, tak. Wiele z nich mówi, że to jest terapia. Taka darmowa terapia, taka po prostu taka najtańsza terapia. Najtańsza w takim sensie nie negatywnym, tylko że po prostu jest to w zasięgu ciała. Tak. Chcesz tańczyć, chcesz po prostu się, nie wiem, wyzbyć się tych negatywnych emocji, włącz muzykę i możesz się poruszać. Więc tak, jak najbardziej te zajęcia, jeżeli chodzi o opinię moich kursantek, to jest dla nich właśnie terapia, też taki moment, żeby się odstresować. Mam bardzo dużo klientek, które mają wysokie stanowiska, więc to są osoby, które prowadzą różne projekty. Siedzą do godziny 18-19, no więc tak, dbają o to, że pomimo wyżę jakby tej pracy, tak, to dbają o to, żeby po takiej intensywnej pracy siedzącej potem iść do Duni. Się iluzować. I mam jeszcze nawet taką jedną kursantkę, która po prostu niesamowita jest. Ona chyba we wtorki wtedy miałam taki regularny kurs i ona mówiła do swojego szefa, szefie, we wtorki są zajęcia z Dunią. I to już jest tak zapisane było w kalendarzu. Tak, tak. I potem kiedyś była impreza, ona mnie zaprosiła na tą imprezę i ten szef był i wtedy mnie poznał i mówił, so you are Dunia. So you are Dunia. So you are Dunia. Okay. Powiedz mi, bo wiesz, w Polsce mamy tak, mamy 5 tańców narodowych. Jak sama nazwa Polska, Polonez jest wszędzie. Potem masz Krakowiak, gdzieś tam w centrum masz i Obertasy i Mazury. I później trochę na północnym zachodzie masz Kujawiaki. I teraz tak, czy ktoś, kto nie panuje nad własnym tańcem, nad własną tradycyjną tradycją tańca, jest w stanie szybko się nauczyć cudzych, obcych tańców? Tak, myślę, że tak. Z tego, co widzę, tak, ponieważ też mnie to bardzo ciekawi i zawsze staram się rozmawiać z moimi klientkami, pytać, jak to jest, że w tym momencie po prostu zasuwasz, jesteś dobra w tańcach angolskich, tak. Czy tańczysz polonezę i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że nie. Gdzieś tam kojarzą z gimnazjum, zresztą ja w gimnazjum też tańczyłam. Tańczy. Jakoś dla mnie to było takie proste. No. Ta poloneza. Nie próbowałam jeszcze innych. Natomiast wydaje mi się, że to jest możliwe. Tylko takie wyzwanie pojawia się w momencie, kiedy dla mnie, bo ja nie dzielę się tylko tańcem. Staram się też jak najwięcej przekazać dużo wiedzy na temat kultury, bo uważam, że w momencie, kiedy taka obca osoba, obca dla nas, która nie urodziła się w Angolii czy w Afryce, żeby lepiej zatańczyć te tańce, w sensie
dobrze zatańczy, lepiej zatańczy, jeżeli zrozumie, jak my do tego podchodzimy, kontekst. Jak się tego uczymy, cały kontekst. I to, co mówiłeś na samym początku, że dla nas taniec to jest, robimy to dla nas i przede wszystkim chodzi o osobowość, tak. Żeby wyrażać swoje emocje i być sobą, znaleźć swój styl. I to jest główny problem generalnie, jeżeli chodzi o osób tutaj, które się uczą. Ja nawet, wiesz, parę dobrych lat byłem DJ-em i miałam w ogóle taką opinię, że w Polsce no to taniec to kobieta, a faceci uciekają. Tak, były takie czasy. Coś w tym było, że tak, jak jesteś w klubie, to albo bar, ściany, a środek po prostu nie widzisz ponad. Ja nie lubiłam tych czasów, bo rozumiesz pewnie dlaczego. U nas wszyscy tańczą i nie ma takiej... Tak. Ja się nie czułam dobrze w tych momentach, no bo co, bo niby mam zatańczyć i wy faceci mają mnie, tak. W jakim celu? Zatańczmy. Generalnie pamiętam, że na samym początku jak zaczęłam uczyć, to miałam same kobiety i potem z czasem pojawiały się mężczyźni i był jeden taki mężczyzna, który się odważył, a nawet poprosił o pozwolenie, czy mógłby przychodzić na moje zajęcia, które były dedykowane dla kobiet, bo on chciał po prostu rozruszać. Tak. I to jest po prostu idealna rzecz, najlepsza rzecz, jaką mógł zrobić. Zresztą on teraz jest naprawdę znanym instruktorem tańca. A popatrz. Tak, Łukasz Kowalczyk. Tak, grupa Wamula jest bardzo znana, wszyscy wiedzą, teraz to międzynarodowi instruktorzy. I on w ten sposób po prostu rozruszał swoje ciało, poznał ten body movement afrykański czy angolski. I co się stało? On uczęszczał, podawał dalej tą informację i przechodził jeden kolega, drugi, trzeci. I w ten sposób moje drzwi, że tak powiem, do Polaków. Parytetowo. Tak, tak. I w tym momencie powiem ci, że ja już sobie nie wyobrażam. Już nie jest tak jak nie, jest. Teraz to się zmieniło. A poza tym, wiesz, też końcówka lat 90. Buena Vista, wszyscy idą do kina, oglądają, pojawiają się szkoły, więc tak. Nie no, to się bardzo dużo zmieniło. Tak. Natomiast jakby teraz patrzysz na tę sytuację, które ten 2020, który się kończy, tak nie do końca fajny rok. Czy to prowadzisz takie zajęcia wirtualne? Czy... Tak, ja prowadzę. Wiesz co, w sumie na początku grudnia mieliśmy takie zlecenie, mój zespół Mulemba miał takie ciekawe zlecenie pierwszy raz w życiu, virtual party, czyli impreza wirtualna, na której my wystąpiłyśmy w piątkę. I to była impreza, występowałyśmy w studio, tak. Które po prostu oni nadawali na cały tak, świat. Streaming, tak, streaming tak zwany, tak. I prowadziłam przez godzinę, prawie godzinę animację dla ludzi, którzy byli na Zoomie i na innych platformach. I powiem ci szczerze, że to jest super doświadczenie, ale jest 200% zaangażowanie. Że po prostu na żywo ja daję 100%, tak. A na online za każdym razem jak prowadzę. Tak, jest dużo trudniej, dlatego też, że ja jestem taką osobą, która lubi mieć kontakt z ludźmi. Tak. I nie widzę ich, nie dotykam, tak, nie dokładnie. Słyszę nic i po prostu muszę to sobie wyobrażać. Tak, się, dokładnie. Jak to jest w domach. Tak, i zawsze jak kończę takie zajęcia online, to ja jestem padnięta. W każdym razie też prowadziłam swoje warsztaty, takie związane z tańcami, którymi się zajmuję, czyli dla kobiet, takie też taneczno-rozwojowe, jak pokochać swoje biodra, które odbędą się teraz też w styczniu online. Tak. No i było... Sporo to osób. Super. Tak. Powiedz mi teraz, jaką muzykę tam proponujesz, bo teraz wiadomo, cały świat już od paru lat kocha Kizombę. Ja czasami muszę przypomnieć, że to jest z Angolii, żeby nie myśleć, że tam Brazylia czy gdzieś. Że ty też tańczysz, tak? Tak, bo im to się po prostu przychodzi do głowy. To ty tam masz, proponujesz też jakieś tradycyjne dźwięki na przykład oczywiście. Z Angolii. Oczywiście, tak. Jak się ludzie odnajdują? Bo Kizomba, ja mówię o tych współczesnych, podaję ten przykład, ale też mogło to być zupełnie jakikolwiek Nigeria z Nigerii, czy to co jest współcześnie na kontynencie. To jest muzyka popularna, do której łatwo wejść. Natomiast te nasze tradycyjne jednak są trudne. Ciekawe. Tak, ciekawe, są trudne i powiem ci szczerze, że generalnie Polacy to jest taki naród bardzo wbrew pozorom.
Wbrew pozorom. Odważny. Naprawdę, odważne, są otwarci, jak już kogoś poznają albo polubią, to po prostu jak już pokochają, to też w ogóle na maksa pójdą za tobą. Więc jakby są otwarci na te tańce tradycyjne z Angolii i naprawdę bardzo jakby czują tego i bardzo to szanują. Więc jak słyszą te bębne, te wszystkie ruchy, no bo jednak te tańce tradycyjne są piękne. No, i tam one są... jeszcze bardziej trzeba po prostu się wyzwolić. To jest obrzędowość. Dokładnie. I obrzędowość jest zawsze intensywna. I gdzieś tam po prostu człowiek nie wie, gdzie jest ten anioł albo ten diabeł, ale w każdym razie coś tam jest. Więc... Ja właśnie te warsztaty, w sensie te tańce wykorzystywałam pewne elementy do prowadzenia swoich warsztatów pod nazwą Kilapanga, bo Kilapanga to jest taki taniec właśnie nasz z Angolii tradycyjny. Ale tytuł warsztatu to jest Kilapanga, wytańcz stres, podnieś energię. I to jest właśnie w sposób, w jaki podsumowałam... Jak rozprawa doktorska albo tytuł filmu. Tak, no, tak stwierdziłam, że w tym czasie COVID i tak dalej, tak. Ludzie już pytali, Dunia, kiedy będą z tobą zajęcia, Boże, dużo pracy i tak dalej, to stwierdziłam, że no dobra, zatańczymy Kilapanga. Wytańczymy po prostu ten stres w tym roku i musimy podnieść tą energię. Właśnie tak, miałem, tak. Wiesz, zostawiłem ostatnie pytanie na Mulembe, ten twój słynny zespół. Tam są same dziewczyny, same kobiety są. Głównie, tak. Tak, a co znaczy Mulemba? Mulemba to znaczy drzewo figowe. A, bo ja znam jeden utwór, piękny zresztą, mojego ulubionego... tam jest Mulemba Angola, ten tytuł. To jest, no nie, uciekło mi teraz przecież mój ulubiony przyjechał. Bonga. Bonga, Kuenda. Tak. Czyli to jest drzewo. Tak. To znaczy zależy też w jakim kontekście, ale tak, często jest, ma takie znaczenie jakie drzewo, ale często też jest Mulemba jako saudações, czyli takie powitajmy, czy tam wytaj Angola. Wytaj. Coś takiego. Okay. Dlaczego jest Mulemba Angola? Rozumiem. No właśnie, tak myślałem, że dzisiaj właśnie wiedziałem, że będzie wesoło. I zastanawiałem się tylko, ile razy się pojawi słowo tyłek zamiast biodra. Bo jednak tak, jak promujesz to zawsze, właściwie mówisz, twoje grupy lubią kuduro? Tak, ja zaczęłam w ogóle od kuduro. Tak? Znaczy najpierw była samba, bo w tamtych czasach byłam bardziej zaangażowana w promocji kultury afro-brazylijskiej, a później stwierdziłam, że... Wracam do domu. No Boże. No mam własny podwórko. Tak, promuję czyjąś kulturę, wiadomo, bardzo powiązana no, z naszą, tak? Bardzo blisko. Dlatego się dobrze czułam, się ale stwierdziłam, że nie, teraz czas na kuduro. Zaczęłam od kuduro, więc jak najbardziej ludzie, z kuduro jest tak, zresztą... No wiem, wiesz, wiadomo, tak. Albo ktoś lubi, albo tak, ktoś albo, nie lubi, tak. Bo ta muzyka jest naprawdę czasami no, nieprzyjemna dla ucha. No, tak. Już nie, ludzie wolą słuchać Afro House. Ale uwielbiają efekt tego tańca, bo kuduro to też jest właśnie dobre na wytańczenie stresu. Tak. To te jest, figury po prostu, jest jakby koordynacja. Dokładnie. Chociaż jest subtelności ząbe też, ale ja generalnie uważam, że te tradycyjne, naprawdę, to jest to. To jest to, bo trudno to liczyć, ale jak człowiek wejdzie, to myślę, że po prostu od razu pojawia się trans i jesteś po prostu gdzie indziej jesteś. Tak, absolutnie. Tak. I tak w swoim świecie, nie? Tak, zupełnie jakby świat dookoła. I to jest super. I bardzo fajne jest właśnie, zresztą jest też nasza Wiola Wojciechowska, tak? Która zachodnioafrykańskie, zaczęła jako pierwsza promować te tańce tradycyjne. I też no, kobiety u niej na zajęciach, ja byłam też na zajęciach u niej po prostu. Tak. To... Jakby na początku jest początek, jak to zawsze, ale potem, zwłaszcza ten sabar, o Boże, tak, jak ja się jest... uczyłam sabar od wioli, dziś nie umiem, ale po prostu uwielbiam ten moment, że, no, że jest inny rytm. Dokładnie, jest zupełnie, tak, no tak. Tego mamy, no w sumie słuchaj, tych grup etnicznych jest po prostu, bardzo dużo. To są tysiące i tak naprawdę każda ma swoją tę, i dlatego właśnie tak my oczywiście stosujemy termin Afryka, ale wiadomo o co chodzi, że to jest wielość, wielość. Tak. Dunia, słuchaj, no to kończ. To znaczy, jeszcze chciałam tylko jedną rzecz wyjaśnić, jeżeli chodzi o to biodra, co mówiłeś, biodra czy tyłek. Biodra wracają. Ja powiem szczerze, rzeczywiście, ponieważ ja zajmuję się takim tematem delikatnym, tak? I
też jakby tą kobiecość, którą ja promuję, to nie chodzi o taką, chodzi bardziej o taką kobiecość na podstawie tego, jak my w Afryce, kobiety w Afryce tak, podchodzą, tak? Czyli nie chodzi o jakieś takie coś tam. Wiadomo. Z tym też jest to, tak. Jestem okej. Okay, bez tego bling bling, jak mówią. Tak? Za dużo świeci, za dużo. Tak, tak, bo ja uważam, że nie, to nie jest kobiecość, jakby to jest coś głębszego. Natomiast jeżeli chodzi o sposób komunikacji, to ja to sprawdziłam, ponieważ zależy mi na tym, żeby nikogo nie urazić. Tak. I pamiętam, że zrobiłam ankietę i taką publiczną u siebie na Facebooku i również na moich grupach prywatnych. Aha. I to ludzie naprawdę wybrali tyłek. Jakby wyraz tyłek wygrał. Ja byłam w szoku. Ja mówię, wow, jakby dla mnie wszystko jedno, bo ja tak znam różne języki, jakby to mnie tak nie razi. Natomiast wybrali naprawdę tyłek. Wiadomo, że biodra to uniwersalne, że tak powiem. Tak. Ale tyłek. Ja mówię, no dobra, to będę używać tyłek. To jest fajne polskie słowo. Tak. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję, że tak dzisiaj porozmawialiśmy o tańcu, bo to jednak jest to bardzo uniwersalne. Wszystkie kultury mają swoje tańce, niektórzy oczywiście kultywują ciężnie, czasami sięgamy, daleko, bo gdzieś tam nam się spodobało, słyszeliśmy, muzyka nam się podobała, trafiliśmy do świetnej osoby prowadzącej, bo to też wszystko jest ważne, trochę jak z językami, tak, czasami w szkole nie lubimy przedmioty generalnie, bo tam nauczyciel albo nauczycielka taka czy inna, więc bardzo Ci dziękuję, mam nadzieję, że ten mały, który nie lubi tańczyć, to chodzi mi o korona, nam dał spokój w nowym roku i że jednak wrócisz do tych zajęć jakby, wiesz, na żywo. Ale muszę powiedzieć, że ja też się dobrze czuję, odnajduję się, przede wszystkim chcę się uczyć też prowadzić w takiej formie i też nie ma co się tak za bardzo, wiesz, jakby skupić się na tych negatywnych aspektach tego roku, tylko wykorzystać to, co daje, jakie możliwości daje, bo są możliwości, nowe. Nie? Na pewno nowe. Nowe, dokładnie, więc no każda mamuszka, wiesz, z dzieckiem, wiadomo, że jest ciężko, ale trzymając to dziecko, polecam. Można. Naprawdę. Tak, niech te biodra się uśmiechają. Można, słuchaj. Nasze mamy przecież mają nas na plecach, pracują i tam też ciężko. Dokładnie. No, dokładnie. Także bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. No i możemy życzyć chyba wesołych świąt, tak. Będzie nowy rok, na pewno inny. Znaczy, tak. Chcielibyśmy, nie wiemy, tak jak, nie wiemy. Ale... Dziękujemy bardzo. Dziękuję.